Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. I pomimo tego, że wiele Waszych pytań pozostało jeszcze bez odpowiedzi, to dzisiaj ten temat związany typowo z rozwojem duchowym, a także z rytuałami magicznymi i ogólnie takim kalendarzem czarownic i magów. Gdyż już 1 na 2 lutego mamy bardzo, bardzo ważne święto magiczne, taki czas, który należy wykorzystać na własne potrzeby, a także jeżeli pomagacie innym osobom, to na potrzeby innych osób czy innych istot. I dlatego właśnie dzisiaj ten temat zamiast odpowiedzi na Wasze pytania, abyście mieli czas, by się przygotować i zgromadzić to wszystko, co potrzebne. Moi kochani, telewizja jest już prawie gotowa i o stronie tej poinformuję Was w następnych dniach. Natomiast Wasze pytania są już podzielone na odpowiednie grupy i tematy i tak będę je poruszać w formie słuchowisk czy filmów. Wszystkie nowe pytania, które nadchodzą każdego dnia, znów grupuję według tematów i tak mniej więcej będziemy się rozwijać. Bardzo, bardzo dziękuję również za wszystkie komentarze i wszystkie nowe subskrypcje mojego kanału. W tym tygodniu bardzo, bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo listów. I bardzo mnie to cieszy i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Moi kochani, i teraz przejdziemy do naszego miesiąca lutego. Najpierw w kilku słowach to, co nie zdążyłam przygotować dla Was na miesiąc styczeń, a o co bardzo mnie prosicie w wielu listach, na miesiąc luty. Czyli dnia 1 na 2 lutego mamy tak zwane bardzo ważne święto czarownic, święto obchodzone we wszystkich kulturach, tych kulturach szczególnie związanych z Matką Naturą, Matką Ziemią. I jest to święto tak zwane Imbolik i święto Brygidy. I także, jak wiecie, w kulturze chrześcijańskiej 2 lutego mamy święto Matki Boskiej Gromnicznej. Jak wiecie, wszystko jest razem powiązane, wszystkie kultury przenikają się wzajemnie i miejmy nadzieję, że już wkrótce wszystko się ładnie połączy i nie będzie już tych wszystkich nieporozumień, wojen i wszelkiego rodzaju negatywnych energii. Moi kochani, to najważniejsze święto i zaraz na ten temat troszkę więcej opowiem. Natomiast 12 lutego mamy święto bogini Diany. Wy już wiecie na temat Diany, bardzo wiele informacji znajdziecie na moim blogu, bo te święta powtarzają się w kalendarzu czarownic, nie tylko w lutym, ale także w innych miesiącach. Natomiast 14 lutego, chyba każdy wie, że mamy tak zwane święto Walentego, czyli Walentynki. Tutaj również nie muszę więcej poruszać tego tematu, bo każdy wie, że jest to święto miłości i święto tak zwane partnerskie pomiędzy kobietą i mężczyzną, czy pomiędzy ukochanymi, jeżeli są to pary homoseksualne, to również to święto obchodzą. I moi kochani, 16 lutego, bardzo, bardzo ważne święto dla wszystkich czarownic i wszystkich magów. Jest to bowiem święto bogini Hekate, czyli naszej jak gdyby patronki czarownic. W takim oczywiście pozytywnym znaczeniu tego słowa. A że każda kobieta jest czarownicą i każdy mężczyzna jest w pewnym sensie magiem, to również warto ten dzień wykorzystać na wszelkiego rodzaju rytuały czy praktyki wzmacniające naszą wolną wolę, wzmacniające nasze siły wewnętrzne. I oczywiście kobiety matki czy kobiety, które spodziewają się dziecka, potomstwa, powinny ten czas przeznaczyć na rytuały związane właśnie z dziećmi, związane z Waszą rolą jako kobiety matki. Moi kochani,
I to na tyle w takim bardzo, bardzo dużym skrócie, co czeka na nas w lutym. I za chwileczkę przejdę do omówienia naszego święta Imbolc. Moi kochani, święto, które ma miejsce z 1 na 2 lutego, to święto Imbolc, które wywodzi się jak gdyby z takiej obserwacji natury, gdyż w tym momencie owce rozpoczynają jak gdyby dawać mleko i jest to symbolem tego, że przed nami wiosna, czyli zima jak gdyby odchodzi i przestaje już, nie ma już takiej siły jak wcześniej i pojawiają się te pierwsze oznaki wiosny. Na temat tego święta wszystko opisałam dla Was na mojej stronie. Wszystkie osoby zainteresowane bardzo proszę sobie zerknąć w link umieszczony poniżej, aby się odpowiednio przygotować. Najważniejsze jest to, że jest to taki moment, w którym zaczynamy czuć, bardzo mocno czuć nowe energie. Taki czas, gdy te wszystkie depresje, wszystkie takie złe nastroje jeszcze są obok nas, ale już pojawia się ta pierwsza iskierka wiosny. Moi kochani, i tutaj niezależnie od tego, jaką religię wyznajecie, możecie spokojnie to święto świętować, gdyż nawet w religii chrześcijańskiej jest to święto, jak już wcześniej powiedziałam, Matki Boskiej Gromnicznej. I dlatego możecie bez problemu dopasować jak gdyby obrządki tego święta do Waszego wyznania. Dlatego nic nie należy robić na siłę, tylko należy być w zgodzie ze swoim własnym ja i ze swoim własnym sumieniem. Symbole święta to światło świec, czyli wszelkiego rodzaju świece, ogień, gwiazdy, słońce, pierwsze kwiaty wiosny, czyli śnieżyczki, krokusy, wianki z bluszczu lub suszonego zboża. Kolory to kolor biały, złoty, pomarańczowy, żółty i zielony. Moi kochani, jeżeli jesteście osobami tak zwanymi wszystkożernymi, to możecie używać jako symbol tego święta jajka, jako symbol płodności. Natomiast dla wszystkich wegan możecie używać, tak jak ja w mojej praktyce, kolorowe, drewniane lub ceramiczne jajka w formie pisanek w kolorze złotym. Można składać ofiary i ofiarami oczywiście są jabłka, chleb, miód, wafle i osoby wszystkożerne mogą składać w ofierze jajka naturalne, mleko czy sery. Moi kochani, kadzidełka, które wykorzystujemy w czasie tego święta, czyli rośliny magiczne, które spalamy w kadzidle, to najlepsze bazylia, olibanum, czyli te wszystkie żywice, które znacie na przykład z kościoła, a także rozmaryn, liście laurowe. Tutaj można wykorzystać bardzo dobrze liście, które kupujecie jako przyprawy, liście laurowe, mirt i cynamon. I teraz jak świętujemy? Świętujemy tak, jak podpowiada Wam Wasz głos wewnętrzny, gdyż to Wy jesteście magiem i to Wy jesteście czarownicą. I tak jak Wy kształtujecie Wasze codzienne życie, tak kształtujecie Wasze rytuały, czy tak świętujecie święta magiczne. Czyli tutaj należy słuchać swojej własnej intuicji, głosu wewnętrznego i kierować się Waszą własną fantazją. Ale oczywiście można również korzystać z takiej pomocy i w formie tej pomocy tutaj takie małe wskazówki, jak ja świętuję to święto i jak polecam, abyście Wy świętowali ten dzień, tą noc, i na co należy zwrócić uwagę. Czyli, moi kochani, ja święto rozpoczynam od zapalenia świec. Świece oczywiście rytualnej, wcześniej tworzę ołtarzyk magiczny i na tym ołtarzu z okazji tego właśnie momentu zapalam świecę. I tutaj polecam Wam zapalić bardzo grubą świecę, gdyż powinna się ona palić przez całą noc.
Tutaj oczywiście muszę to dodać, ze względów bezpieczeństwa nigdy nie zasypiamy, jeżeli świeca się pali, czyli tej nocy najlepiej nie spać. Świeca powinna palić się aż do wschodu słońca. I co robimy w czasie święta? W czasie święta na początek zawsze dziękujemy. Dziękujemy za to wszystko, co macie, co udało Wam się osiągnąć, to jak wyglądacie i za wszystkie takie Wasze sukcesy, które udało Wam się osiągnąć. I tutaj można podziękować czy bogini Brygid, czy bogini Matce, czy Matce Boskiej, czy ogólnie tym siłom Wszechświata. I teraz tak. Zależy oczywiście, co lubicie, czego nie lubicie. Zalecam zapalić kadzidełko w czasie obrządków tego święta, a także 5 świec. I moi kochani, tutaj również, jeżeli prosicie boginią o pomoc, na przykład gdyż ktoś w Waszej rodzinie jest bardzo chory, czy ktoś z Waszych klientów, czy też ktoś z Waszego otoczenia, czy też jakieś zwierzę, to można ten rytuał wykorzystać, tą noc wykorzystać do wszelkiego rodzaju zaklęć i prac czy czarów uzdrawiających. I tutaj palimy 5 świec, ustawiając je w formie pentagramu, oczywiście tego białego pentagramu, czyli wierzchołek jest skierowany na zewnątrz, jak gdyby dalej od Was, a 2 wierzchołki w Waszym kierunku. Jeżeli ktoś tutaj praktykuje czarną magię, to należy oczywiście taki pentagram odwrócić. Ale jak wiecie, zawsze Was ostrzegam, aby bardzo poważnie przemyśleć takie decyzje. Moi kochani, teraz z takim kadzidłem uzdrawiającym czy oczyszczającym obchodzimy całe nasze mieszkanie. To już znacie z rytuałów oczyszczania i to również wykonujemy w czasie rytuału imboli. Moi kochani, w czasie święta oczywiście również wykonujemy tak zwane oczyszczanie symboliczne przy pomocy Waszej miotełki czarownicy, czyli miotełki stworzonej własnoręcznie z ziół, które najlepiej, jeżeli zebraliście sami. Jeżeli oczywiście nie zebraliście ich sami, to można również wykonać miotełki z roślin, które są dostępne w tej chwili, czyli z tak zwanych zimozielonych. Przy pomocy takiej magicznej miotełki obchodzicie wszystkie kąty i symbolicznie wymiatacie z nich wszelkie złe energie, tak aby wprowadzić energię w Waszym otoczeniu znowu w taki pozytywny ruch. I oczywiście, jak za każdym razem w czasie świąt magicznych, zalecam, aby wyjść na zewnątrz, aby spędzić tą noc na spacerze na zewnątrz czy na spacerze w lesie. Jeżeli tutaj oczywiście się boimy wychodzić samotnie, wieczorem to można wyjść w ciągu dnia, czyli 1 lutego lub 2 lutego. Moi kochani, takie spacery są niezwykle ważne, aby nawiązać kontakt ze wszelkimi istotami natury, czyli z roślinami, z drzewami, czy z elementami powietrza, wody i tym podobne. Tutaj oczywiście znowu nie ma miejsca, aby to wszystko dokładnie opowiadać czy Wam tłumaczyć, ale po to mamy nasze następne spotkanie magiczne. I moi kochani, tutaj dla wszystkich osób, które już praktykują magię, zalecam, aby odwiedzić w tym momencie swoje magiczne miejsce mocy. Czyli zazwyczaj każda czarownica czy każdy mag ma swój kamienny krąg, na przykład w lesie czy na łące. I takie miejsce odwiedzamy 1 lutego, 2 lutego lub w nocy z 1 na 2 lutego. Moi kochani, na temat przepisów tego święta, czyli co wykonać do jedzenia i tym podobne, wszystko znajdziecie na mojej stronie. W tym miejscu chciałabym życzyć Wam przewspaniałego święta imbolik, niezwykle silnych mocy magicznych, w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, czyli tutaj wszystkie te osoby, które widzą w magii zagrożenie i
widzą w tym grzech i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwo, to te osoby oczywiście nie muszą nazywać tego święta świętem magicznym, mogą świętować je względem swoich własnych przekonań religijnych i magię rozumieć jako te siły boskie wewnętrzne, obecne w każdym z nas. Bo jak wiecie, w każdym z nas jest obecna ta sama boskość, która jest obecna wszędzie dookoła. Pomijając oczywiście praktyki ludzkie, które próbują jak gdyby zniszczyć to, co boskie i wprowadzić taki ludzki porządek. Ale to jest znowu temat na kolejne słuchowisko. Moi kochani, życzę Wam spełnienia marzeń, wszystkiego najwspanialszego i bardzo owocnego miesiąca. Teraz do końca stycznia, a następnie miesiąca lutego. Bardzo się cieszę na nasze kolejne spotkanie magiczne i dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli temat Wam się podobał, bardzo proszę kciuk w górę, jeżeli nie, kciuk w dół. I bardzo proszę o komentarze, abyśmy mogli się wymieniać naszymi doświadczeniami. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti.